gramy na maksa, jesteśmy na imprezie premierowej Star Ghost Warrior 2. No i zamierzamy wam pokazać kilka fragmentów z rozgrywki nowego snajpera. Ja teraz poproszę Krystiana, aby posłał mi mikrofon. Szczerze powiedziawszy, jest to mój pierwszy kontakt z tą grą, więc nawet nie dowiedziałem się, jaka jest tutaj klawiszopolia, ale dosyć chyba standardowo. Czy poczułeś się w pierwszych sekundach jak prawdziwy snajper? Wiesz co, na razie czuję się trochę jakbym grał w Call of Duty w jedną z misji skradankowych, ale zobaczmy, co my mamy przez sprzęt. Według mnie najlepiej by było zasadzić headshota. Właśnie, o to chodziło. Gra wygląda pięknie, ale mimo, że gram teraz na padzie od Xboxa, to jest to... To jest to PC. Dlatego to tak ładnie wygląda. Jestem ciekawy, jak to będzie w ogóle się prezentowało na PS3, na Xboxie. Co tutaj? Widzenie przez ścianę. Czyli widzenie noktowizyjne. No, nie mogłoby tego zabraknąć w grze snajperskiej oczywiście. A jaki jest feeling tego strzelania według ciebie, tak po pierwszej minucie? Po pierwszej minucie? Powiem ci, że nawet przyjemnie się strzela. Oczywiście tutaj trzeba brać poprawki na to i na wiatr, na to jak kula spada, na trajektorię lotu i tak dalej. Bo jak wiem, to jest gra snajperska. Szkoda by było, jakby to nie było dopracowane, więc gra się jak na razie fajnie. Na razie to szkoda, że się nic za bardzo nie dzieje, ale w końcu jesteśmy snajperem. Co więcej oczekiwa się od gry, prawda? O snajperach. Siedzenie kilkugodzinne w krzakach i nic więcej. I sadzanie headshotów oczywiście. I sadzanie headshotów, dokładnie. Co my tutaj musimy zrobić? Zajść chyba... Nie, to jest nasz kolega. Mam inną broń. O. Bawimy się w... Strzelankę. Czyli tutaj jednak zrobiłeś na Rambo to w tym momencie. No chciałem zobaczyć po prostu, czy jest łatwo... Misja nieudana, nie żyjesz, tak. No jak widać łatwo nie jest, chociaż nie wiem nawet jaki to w tym momencie poziom trudności, ale spróbuję jeszcze na chwilę pokazać, gdzie się zespawnujemy, jak to będzie wyglądało po naszej chwilowej śmierci. To według mnie tak na początku, jak mogę od siebie coś powiedzieć, to graficznie wygląda to naprawdę, naprawdę ładnie, chociaż no tak jak można tutaj zobaczyć niżej, to jest gra od kolana oczywiście, jak Mateusz powiedział, na PC. No, zrespawnowaliśmy się w tym samym miejscu, w którym zaczynałem, więc... Więc raczej skończymy w tym momencie, ale jak mogliście zobaczyć dosłownie po pierwszych wrażeniach ze Sniper Ghost Warrior 2, graficznie jest naprawdę ciekawie, feeling strzelania też, jak Mateusz powiedział, jest niezły. No i łatwo zginąć jednak, jak nie bawimy się w snajpera, tylko w typowego zabijakę w stylu Call of Duty albo Battlefield. To raczej dobrze świadczy tej grze, ponieważ jeżeli byłoby łatwo, to nikt nie byłoby tej zabawy tak naprawdę. No i tu widzimy po raz kolejny headshot i tym ujęciem skończymy, a możecie się oczywiście w najbliższych dniach spodziewać więcej materiałów z gry już po dłuższym czasie i dłuższym ograniu. My się z wami w tym momencie żegnamy i oczywiście idziemy dalej grać. Trzymajcie się.